Dziękuję. Druk numer 524, projekt Komisji Infrastruktury. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Proszę państwa, ja poproszę o uzasadnienie tego wniosku, tej uchwały pana Pawła Wójcika, to on jest autorem. Proponuję tą uchwałę. Proponuję tą uchwałę. W związku z tym bardzo proszę. My jako komisja wyraźnie popieramy ze względu na to, że no jest to zasadne w racji sytuacji, jaka ma być na ulicy Miłowickiej. W związku z tym proponuję, żeby ją wciągnąć. 3 lutego rozpocznie się remont korytarza ulicy Miłowickiej i Jana Pawła II. Tramwaje, które kursują przez tą część naszej dzielnicy, zostaną skierowane na trasy objazdowe przez aleje pokoju. I w tym momencie no, jedyną alternatywą skorzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców Ugorka i Wieczystej pozostaną autobusy linii 124 i 424. Co prawda z takich informacji różnych wynika, że z nich uruchomi jakieś zastępcze linie autobusowe, ale na chwilę obecną nie wiadomo, jak one będą często kursowały. Są jakieś słuchy o tym, że w ogóle na tych liniach zastępczych będą kursowały krótkie autobusy i podobno ma je obsługiwać Mobilis, który no, nie posiada takiej liczby, dostatecznej liczby taboru do jej obsługi. Tym bardziej, że na przykład na linii 178, która kursuje z Mieszczejowic w rejon osiedla pod Fortem, część kursów wykonują krótkie autobusy, a nie szczegółowe. No i w związku z tym jest projekt tutaj Komisji Białoruskiej, które się rozsypują. Zgadza się, Jacku. Jest ten projekt, aby linia 124 i 424 wróciły na poprzednią trasę, czyli Ugorka i Wieczystej do Mostu Grubalskiego. Ja by skierować do ich obsługi autobusy przepływowe i zwiększyć częstotliwość ich kursowania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Państwo, proszę bardzo, Mateusz, proszę. Poprzednią uchwałę, tak żeśmy to ustrzyli, różnymi zmianami, może też były takie drobne poprawki, to oczywiście tutaj te proszę bardzo, pan radny Jacek Pogoda. No, się, proszę państwa, że ze względu na remont przebiegający głównie w węźle Meissnera Wieczysta, czy Jana Pawła II, będzie problem w ogóle z nawrotką tego autobusu i prawdopodobnie być może, że będzie w jedną stronę jeździł przez ulicę Ugorek, a w drugą stronę przez ulicę Łąkową. Tego na razie nie zauważamy. Obawiam się, że nie będzie mógł wyjeżdżać w ogóle na Jana Pawła II, bo tamto skrzyżowanie będzie zamknięte. Nie, tak naprawdę nie rozkopią całej ulicy, tylko nowe etapami to robią. No zobaczymy. Że ma być utrzymany samochodowy samochód. Ma być utrzymany. Państwo radni, poczekajcie. Proszę bardzo, panie Jacku. Dziękuję. Jeżeli jest wyjaśnienie, że będzie jednak na Jana Pawła wyjeżdżał, to czy tego nie wiemy? No właśnie. Ale wydaje mi się, ja na też nie wiem, tak, ale Jasku, no, ja mają tawę, panie Pawle, bardzo bym prosił, jeżeli chce panu powiedzieć, to proszę się zgłosić wielkim głowiskom. Ponieważ to żywotnie interesuje Ugorek, z którego ja jestem reprezentantem ludzi, więc chciałbym wiedzieć, jak to będzie, ale na razie nie, żadne informacje bliższe na temat przebiegu w samym rejonie naprawy nie dotarły.
Paweł, czy coś się odnieść? Też, bo tak już wszyscy było hałasu nie było. Więc z tego co wiadomo, no, ruch samochodowy ma być utrzymany, a skoro jest kilka pozwala, że jakaś będzie ta komunikacja zastępcza autobusowa, czyli prawdopodobnie no, możliwość wyjazdu będzie. Będzie jakieś ograniczenia najbliższe, że nie będzie to udział autobusów. Jacku, daj skończyć tak. Pobój, bardzo proszę. To teraz do państwa. Państwo radni, no, nie róbcie sobie herec, jeżeli Jacek, jeżeli wymagasz też, aby ktoś nie chciał. Dobrze, nie, no. To daj się wypowiedzieć konkretnie, no jeszcze nie ładnie jest to sobie. Proszę bardzo, pan Łukasz wam tu. Ja myślę, że można dawno uchwalić z tej kwestii. ZIK był bardzo mocno wykonany podczas remontu dzielnicy pierwszej, kiedy były problemy z wyłączeniem ruchu autobusowego, z odłączeniem ruchu tramwajowego i były problemy z zastępczą komunikacją autobusową. Myślę, że wyciągnęli od tego czasu jakieś wnioski, więc myślę, że ten problem rozwiąże pozytywnie. Więc proponuję, żebyśmy po prostu przeszli do głosowania i pozwolili ZIK to widziałać. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie wiem, do głosowania, proszę bardzo, to jest za poparcie druku 524, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Kto jest podjęta? Drugi.